Witam bardzo serdecznie w Lubelska TV w programie Lubelska Cafe. Ja nazywam się Bogusław Byrski i dzisiaj wystąpię w nietypowej roli prowadzącego naszą rozmowę. A na co dzień jestem reżyserem spektaklu Siedem Grzechów. Witam bardzo serdecznie panią Henrykę Olszak. Dzień dobry. I panią Renatę Laszczkę. Rusek, dzień dobry. Witam serdecznie. Może zadam dosyć nietypowe pytanie. W jakiej roli panie dzisiaj tutaj się ze mną spotykają? No, w takiej nietypowej, myślę, że dla nas również roli. W roli aktorek, w roli osób, które należą do Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Znani, a nieznani. Myślę, że wspaniała inicjatywa i myślę, że dzięki Lubelskiej TV również znana Państwu. Jest to grupa wspaniałych ludzi, którzy mają jeden cel, a mianowicie niesienie pomocy. A ja mam pytanie, ilu jest tych ludzi? Ja co prawda większość znam. Lubelska Akcja Charytatywna powstała w 2012 roku. Działamy już 7 lat, a to już jest 8 spektakl. I w tym momencie, prawda, Reniu, muszę powiedzieć, że głównym naszym dyrektorem, mózgiem, pomysłodawcą, inicjatorem... I wspaniałym człowiekiem. Tak jest, o wielkim sercu i dużej wrażliwości, jest koleżanka Laura Krzysiak, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 15, która nas integruje, scala i dzięki niej w ogóle jesteśmy. Zaraziliśmy się tą pasją pomagania. Niewielki człowiek o ogromnej osobowości, ogromnej duszy i tak wielkim jest. Serduchu, który zbiera wokół siebie ludzi i za jej sprawą tak naprawdę rok w rok, a tak jak już Henia powiedziała po raz ósmy, niesiemy pomoc tym, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. W tym roku są to dzieci ze szpitala uniwersyteckiego. Tak. Ja wiem, że wy macie pełne serce miłości i wszystkiego, co jest w tym spektaklu. A powiedzcie mi, tytuł Siedem Grzechów. Co będzie w tym spektaklu? No to, co tak naprawdę towarzyszy ludziom od pokoleń, czyli słabości, czyli grzechy. Siedem grzechów głównych, jak sama nazwa spektaklu wskazuje, więc poszczególne sceny i będą przenosić nas w poszczególne epoki. No i będziemy troszkę, że tak powiem, pokazywać, jak człowiek generalnie czasami popada w przeróżne grzechy, czy to nieczystość, czy to pycha, czy to chciwość, zazdrość. Czyli generalnie jesteśmy troszkę ułomni, natomiast te grzechy i te sceny będą przedstawione, mam nadzieję, a to Państwo będziecie mogli ocenić sami, w sposób humorystyczny, z lekkim przymrużeniem oka i z ogromnym dystansem nas samych jako aktorów do tego, co przedstawiamy. A scenariusz do tego spektaklu napisali wspaniali młodzi ludzie, jesteśmy z nich bardzo dumni, Kamila Chylińska, Wiktoria Sekuła i Jacek Przybyszewski. Zaufaliśmy, nie żałujemy, ale żebyście Państwo to ocenili, tak jest, zapraszamy na 3 spektakle. O, kiedy te spektakle się odbędą? Właśnie, 21 listopada. I 24. I 24 listopada, 20-21 listopada Centrum Spotkania Kultur, piękna sala operowa o godzinie 19. Natomiast 24 listopada spotykamy się w Kolegium Majus na ulicy Jaczewskiego o godzinie 18. I cel bardzo szczytny. Dzieci, chore dzieci. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, tak jak powiedziała koleżanka. I mamy marzenie wielkie, zakupić 2 specjalistyczne urządzenia, wcale nie tanie, a one się zużywają. Właśnie respirator i monitor, każde urządzenie specjalistyczne jest w granicach 130 tysięcy złotych. Bylibyśmy szczęśliwi, jeżeli lublinianie nie tylko dołączą do nas, wykupią cegiełki, o co bardzo prosimy, bo mają wielkie serca. Wszyscy nasi przyjaciele, znajomi, wszyscy Państwo nas oglądający, mamy nadzieję, że przyjdą, zobaczą, będą się świetnie bawić, oglądając wspaniałe sceny, gdzie my się bardzo staramy, prawda? Staramy się bardzo. Oczywiście. My nie jesteśmy profesjonalnymi aktorami, ale to jak nam wychodzi, to może o tym odpowie nasz pan reżyser. Natomiast jako reżyser jest doskonałym fachowcem i stara się przekazać nam wszelkie informacje, które są pomocne, żeby, że tak powiem, ten spektakl rzeczywiście był na dobrym poziomie. A jak nam to wychodzi?
to możecie Państwo, będziecie się mogli Państwo sami się o tym przekonać, oczywiście przychodząc i wspierając dzieciaki ze szpitala. Natomiast my się staramy, robimy co w naszej mocy. Tak jest. Ale nie wiem, ja powiem, skutkiem. Że ja też robię wszystko, co w mojej mocy, ale przychodząc z Wami na próbę i z całym zespołem, zawsze dostaję takiej super energii, ponieważ Wy dajecie tę energię wszystkim wokół, ja tę energię zbieram, scalam w jedną całość. Myślę, że będzie fantastyczne to, spotkanie. To, co powiedziałeś, no wspaniali ludzie o wielkich sercach, to co Irenia powiedziała, ale słuchajcie, chyba należy wspomnieć również o takich zawodowych artystach, my amatorzy. I tutaj muzyka i słowa, Tomasz Momot, Natalia Wilk i wspaniała choreografia, przepiękna, cudownej, przepiękna, Paulina Zarębska, tak, i przepiękna jest choreografia. Zresztą jak zawsze, kto z Państwa mógł widzieć i oglądać i podziwiać, to myślę, że ma wyrobioną już tutaj opinię. Jest to wspaniała tancerka, no i oprawa muzyczna również doskonała. Tomasz Momot i jego orkiestra od lat towarzyszą w Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Wielki ukłon w ich stronę, bo naprawdę jest to ogromne, że tak powiem, ogromny wkład ich w pracę, ale również podniesienie poziomu całej imprezy, ponieważ są to profesjonalni muzycy. Natka Wilk, no, tak, no wspaniała również artystka, więc kto z Państwa również słyszał, to myślę sobie, że ma takie samo zdanie, ale nie tylko, bo Łukasz Jemioła, Andrzej Pawka, więc tutaj Piotr Selim, to są sami wokaliści tutaj od nas z Lublina, osoby znane, lubiane i przede wszystkim bardzo zdolne. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, bo przecież, kochani, jak wiecie, naliczyliśmy ostatnio, jest nas, słuchajcie, już 96 osób. A zaczynaliśmy od niewielkiej grupki 7 lat temu. To jest grupa wspaniale aktorów, to jest grupa muzyków, również grupa tancerzy. Wspaniałe dziewczyny, tak naprawdę w większości. Są to lekarki, panie pielęgniarki ze szpitala. Kultura, oświata, to w zasadzie wszystkie zawody. Masa osób, stąd też nazwa chyba naszej akcji, jest znani, nieznani, masa osób, które w swoich zawodach, swoich tutaj z racji wykształcenia są znane, natomiast jak gdyby nieznane z racji tej sceny, desek scenicznych, bo rzeczywiście występujemy tutaj w innych rolach i w innych odsłonach, natomiast grupa każdej profesji chyba. Ludzie nauki, ludzie medycyny, i co jest ważne, samorządowcy. Prawda? Ten tutaj sprawca, który nas tak pozytywnie, bardzo profesjonalnie męczy, wyciska talenty, mamy nadzieję, dlatego zapraszamy. I na próbach zapraszamy. Wcale nie jest taki miły. Nie jestem miły na próbach. Super. Jest cudowny. Ja muszę nie powiedzieć, że wasze role są bardzo super, zresztą jak wszystkie inne, ale może powiecie widzom akurat o swoich rolach. W kogo się wcielacie? No tak, zupełnie przeciwna rola do mojej osobowości. Tatiana, przyjaciółka i dama carycy Katarzyny, XVIII wiek. I tak ciągle mówię. Następny, proszę. A resztę? Tajemnica, niespodzianka. Zapraszam na spektakl, bo jest to wielkie wyzwanie. Musimy mieć olbrzymi dystans do siebie, żeby odegrać dla Państwa, dla dzieci potrzebujących właśnie nietypowe role. Ja w tym roku występuję również w takiej, wydaje mi się, że zupełnie odmiennej od mojej osobowości roli. Będę Lady Macbeth odgrywała właśnie tą postać w scenie Chciwość. No i okaże się tutaj, czy rzeczywiście takie pragnienia Lady Macbeth dotyczące bogactwa wyjdą jej na dobre, czy też nie. O tym będziecie się mogli Państwo przekonać, wybierając się na nasze spektakle, czy to 20, czy 21, czy powtarzamy po raz kolejny, 24. Zachęcamy do zakupu biletów. One rozchodzą się jak świeże bułeczki, zwłaszcza jeżeli chodzi o te pierwsze spektakle, które odbędą się w Centrum Spotkania Kultur. Natomiast większa ilość tych biletów jest jeszcze do zakupu i możecie Państwo wesprzeć dzieciaki z naszego tutaj lubelskiego szpitala, oglądając właśnie ten spektakl w niedzielę.
24. Ale co jest ważne, uprzejmie prosimy Państwa, bo będzie możliwość również na samych spektaklach wykonania sobie zdjęcia. Bo my się bez słów, reżyserze, my się już rozumiemy bez słów. Tak. Zdjęcia z ulubionym aktorem, jak również zdjęcia z całą grupą. Może z ulubionym reżyserem też o, być można. To jest to pomysł, no to prawda? Chyba my w takim razie będziemy brać udział w tej licytacji, żeby... Znaczy ulubiony, bo jedyny, umówmy się. Wygrały. Co jest ważne chyba jeszcze, prawda, Reniu, to 10 grudnia w gościnnym dworze Anna odbędzie się kolacja połączona z aukcją. Aukcją obrazów wspaniałych artystów, którą poprowadzi równie znakomity Piotr Zieliński. I oczywiście cel ten sam. Zasilamy Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, pomagamy chorym dzieciom. Także zapraszamy serdecznie. I jeszcze jedna rzecz, którą można wylicytować. Przed spektaklem będzie można kupić. Z racji tego, że tutaj mamy wspaniałych ludzi, którzy gdzieś blisko nas, tej lubelskiej akcji charytatywnej się znajdują, więc również co roku mamy plakat, który jest związany tematycznie z przedstawieniem, które w danym roku się odbywa. Nie mogło być inaczej, również w tym roku. Piękny plakat, pięknie oprawiony i oczywiście każdy z Państwa, który będzie chciał sobie zostawić taką pamiątkę, będzie mógł zakupić w cenie 30 zł bez licytacji. Bez licytacji, ale za to jaka pamiątka zostanie, doskonała. No dobrze, to ja ze swojej strony powtórzę jeszcze 20 i 21 listopada, Centrum Spotkania tak Kultur. Jest. I 20, godzina 19 i 24 listopada. Godzina 18, Kolegium Majus, ulica Jaczewskiego. A wszystko na stronie biletyna.pl. To spektakl 7 grzechów. Dziękuję bardzo. Ja jako reżyser Bogusław Byrski za chwilę się pożegnam, a była z nami dzisiaj Renia Odlaszczków i Henia z Olszaków. Kłaniam się nisko, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy gorąco. Zapraszamy. To był program Lubelska Cafe, Lubelska TV. Żegnam Państwa, do zobaczenia.